Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj w temacie będzie o układaniu paneli. Jeden z kolejnych filmików na temat właśnie paneli. Co dokładnie Wam chcę dzisiaj pokazać? Nie chodzi tu o same układanie paneli jakby standardowe, tylko chodzi o łączenie. Czyli co ma na myśli? Łączenie ciągłości paneli, czyli robiliśmy tamten pokój, zaczynaliśmy cały. Wyszliśmy tu do przedpokoju i teraz musimy złączyć właśnie przedpokój z kuchnią. I to Wam chcę pokazać, jak to właśnie zrobić. Bo jeśli zaczniemy pełnym panelem od przodu, to gdy dojdziemy tu, może wyjść nie w tej samej linii, to po pierwsze, a po drugie może wyjść taka docinka gdzieś, co spowoduje tym, że tego nie złączymy, bo jak to zetniemy, taką docinkę, to po prostu na pióro tego nie nałożymy. A ja chcę to Wam pokazać, jak to zrobić, że będzie tu cały panel, aż do końca pełne panele, a tam będzie docinka. I w jaki sposób to zrobić, żeby to właśnie obliczyć, jak to rozmierzyć i tak dalej. Jak widzicie, już sobie pozwoliłem rozłożyć parę tych właśnie podkładek, żeby nie marnować czasu na filmie. I w jaki sposób będę wykonywał, zaraz Wam pokażę. Jak połączę właśnie to w tej kuchni, tu, bo tu będzie kuchnia właśnie, jakby od tyłu do przodu, bo to się musi razem ładnie złączyć, oraz tego pokoju drugiego z bocznej strony do tego, bo jeśli też pójdziemy całym panelem tutaj, to tutaj tego nie złączymy. To musi być cała ciągłość, czyli tu musi być cały panel, tu musi być cały panel, a reszta musi być złączona razem z resztą panela. I to Wam też pokażę, jak to zrobić. Wszystko na tym jednym filmiku. Tak więc zaczynamy, bo tutaj dalej nie pójdę, bo mnie ogranicza właśnie ta część. I muszę zacząć dalej od kuchni. Tu na razie włożyłem sobie jako pierwsze dwa panele więcej. Tylko po to, by sobie rozrysować tą linię, która jest mi potrzebna. Bo pierwsze muszę właśnie położyć całą kuchnię. Tutaj wyjść równo z tą linią i złączyć później tą kuchnię z ciągłością tych paneli. Oj, muszę wolę mieć podgląd, bo tu nic nie widzę. Wracając, no. Ciągłość właśnie z tą częścią paneli, tak mówiłem. Czyli od czego zaczynam? Zacznę sobie układać po prostu cały rząd paneli, tak, jeden za drugim. Po to, by właśnie to dokładnie odmierzyć, odliczyć i zrobić odpowiednią linię. Tak więc przez to tu właśnie podłożyłem sobie podkładki, żeby te panele się nie uginały na różne strony, żeby była właśnie ta jakby powiedzieć to, te pole manewru do układania właśnie tych paneli. Tak więc na razie filmik przerywam i złączę go z kolejną częścią, ale inaczej będzie filmik ciągły, tylko że jakby rozłączam się i za chwilę wracam znowu. Jak już to ułożę i Wam pokażę, o co chodzi, bo szkoda czasu, żebyście oglądali to przez godzinę czy ile. Tak więc za chwilę wracam. A więc jesteśmy z powrotem. W ten sposób to... Właśnie ja sobie teraz dźwigam telefon, żeby Wam pokazać na kamerze. Już może ustawię wyżej. W ten sposób właśnie to ułożyłem na razie. Na razie tak prowizorycznie. I z tego co widzę, wyjdzie jakaś taka docinka 2 cm, 3 cm. Czyli tak, w ten sposób to układamy. Teraz, a jeszcze jedna ważna rzecz. Wcześniej długą łatą, poziomicą, bądź czymkolwiek takim właśnie prostym. Tutaj sobie to prostujemy. Dobijamy to, może to ściągnę po prostu. Tak zrobimy. Dobijamy to do... moment. Dobrze się nagrywa. Czyli dobijamy to do równego, żeby było, przez całą długość. Następnie tu to przesuwamy. Sprawdzamy, czy jest prosto, czy nic tu gdzieś nie ucieka. To jest ważna rzecz jedna. Sprawdzamy, czy te łączenia wszystkie są ok, bo podczas następnej paneli, gdy się będzie łączyć, to się po prostu będzie przesuwać, będzie to krzywe. A to jest dosyć istotne. Tak więc
Ustawiamy pierwsze to. Ja sobie tu markerem zaznaczyłem linię. Nie wiem, czy ją będzie widać. Jest linia zaznaczona do końca. Następnie te panele ułożyłem i teraz to zdemontuję i ustawię te panele względem tej linii, ale linię ustawiłem względem właśnie początku panela, a panele te będę ustawiał względem tego brzegu tej fazy. Bo to jest właśnie łączenie. Gdy to wejdzie do tego, to jest mniej więcej środek. Więc będę to właśnie w ten sposób ustawiał, żeby ta faza, gdzie tu się zaczyna i do końca, była idealnie równa w tej linii tego właśnie markera. Następnie to właśnie założę potem i będę miał potwierdzenie tego właśnie, że to jest równe. Później nacechuję tam linię w ten sam sposób jak z tej strony, bo to będzie ta sama strona. I będę wiedział właśnie, jaki kawałek muszę dociąć, by to dopasować. Później również łatą to przedłużę tą całą linię. I tak podocinam właśnie te wszystkie kawałki tej pierwszej wersji właśnie tych paneli. Gdy to będzie właśnie dobrze docięte, jeszcze sobie to przypasuję w ten sam sposób. W ten sam sposób jak tu jest. I jak będzie wszystko pasowało, będzie linia równa. No, fazy się będą, znaczy się brzegi tych fazów tutaj będą się licować tam później, to powinno to wszystko pasować. I gdy później zacznę tymi docinkami już podocinanymi, pojadę normalnie pełnymi panelami względem właśnie tej linii, co będzie zaznaczona, i później powinno to wyjść właśnie idealnie w tym samym miejscu, gdzie teraz właśnie to zaznaczam. Te dwa panele będą ściągnięte, bo one dopiero będą nałożone, gdy będzie cała kuchnia wykonana. Tak więc przesuwam teraz to. Następnie będę właśnie wykonywał tą linię z drugiej strony, więc zaraz wam będę pokazywał, w jaki sposób to ustawiłem. Tak więc na razie się znów rozłączam. Robię teraz to w ten sposób, bo nie chcę, żeby te filmy trwały po godzinie, po 2 godziny, bo to później niepotrzebne oglądanie właśnie. Chcę wam właśnie pokazać, powiedzieć, co to najważniejsze, w jaki sposób to jest zrobione. Bo tu nie ma co pokazywać, jak to się robi, bo to tylko przesuwamy, odpinamy, przesuwamy cały ten cały, jakby to jest brzeg paneli, układ paneli cały, co tu jest. Jak się demontuje to, żeby tego nie uszkodzić, to pokazywałem wam już to na innym filmie. Tak więc, jak obserwujecie mój kanał, będziecie wiedzieć, jak to zdemontować, żeby tego nie uszkodzić. Tak ogólnie jeszcze, jak już mówiąc, warto sobie nawet spojrzeć na instrukcję obsługi. Nie ma może wszystkiego pokazane, ale jest pokazane przykładowo właśnie to, co wam mówiłem. Czyli demontaż, o tutaj właśnie jest. Ja może położę, bo nie wiem, czy tak, bo teraz to kanał akurat zdjąłem z głowy. Opaskę z tej kamery. Tu jest właśnie pokazane właśnie, jak to się zakłada. A tu jest, jak się demontuje. A tu jest pokazane, jak się nie demontuje. A często właśnie ludzie demontują to w ten sposób, że dźwigają, co powoduje wyłamanie pióra. Tak więc, jak ktoś nie wie, spojrzy na instrukcję, nie wiem, jak w innych instrukcjach, to powinno być wyraźnie napisane, jak co, jak i na co zwrócić uwagę. Tak więc czasem warto spojrzeć sobie na to. Nie jest tu wszystko pokazane, bo tutaj jest to pokazane ogólnie. No ale ogólnie te najważniejsze rzeczy są tu jakby umieszczone. Nawet tu jest pokazane taśma, że się trzeba kleić. Tak więc zawsze warto spojrzeć na to. Nie twierdzić, że się wszystko wie, wszystko umie. I bo się to w ogóle, bo to jest proste, jak później wychodzą właśnie różne kocki. Ale mniejsza o to, to nie ten temat. Tak więc działamy dalej. Demontuję, ustawiam względem linii i wracam do was. A więc tak, jak wam mówiłem, zdemontowałem sobie to tu, tak żeby te panele były luzem. Przesunąłem sobie to, ale żeby do pewności jeszcze, założyłem sobie te dwa panele właśnie na tę część, właśnie tej całej, tą całą część, po to, by widzieć lepiej tą linię. I dobrze, że tak zrobiłem, bo tak na oko, gdy to robiłem, troszkę uciekło mi to.
Tutaj tego nie łączyłem, bo szkoda mi, żeby mi się to pióro ułamało przypadkiem. Więc zostawiłem sobie to ze spokojem. Tym się tu nie sugerujcie, bo tu jest ścięte trochę. To tu jest najważniejsze. Poprzesuwałem wszystko sobie tak, żeby to pasowało. Do pewności jeszcze, gdy widziałem tą linię, czy pasuje to względem właśnie tego tu. No nawet sobie wam powiem, teraz jak się przyglądam, widzę, że to nie jest tak całkiem w tej fazie. Nie jest to całkiem w tej fazie, tak więc musimy trochę to jakby policzyć inaczej, ale sprawdziłem sobie to w ten sposób, że wziąłem markera i przejechałem jeszcze raz po tej linii, czy się pokrywa. I się właśnie pokrywa wszystko, jak widzicie. Jak i tu, tak i z tej strony. Wszystko się pokrywa tak, jak powinno być. Tak więc mamy to fajnie ustawione, złączone. Prawie wszystko wyszło idealnie. Jeszcze jakby to było, tak powiem wam, 2 cm przesunięte, to by to wyszło idealnie, by nie trzeba nic docinać. Ale niestety, nigdy nie ma tak kolorowo. Dlatego też dostałem taki kawałeczek. Teraz tak samo sobie zaznaczyłem linię. Teraz będę musiał tu to ustawić względem właśnie tego kolejnego panela. Jak wam mówię, linię mam zaznaczoną. Pierwsze co zrobię, to sobie mniej więcej zaznaczyłem, ale to w sumie nawet wam powiem teraz, żeby to nie było takie potrzebne, ale tak, wezmę sobie do tego teraz ten panel kolejny, dołożę go tu i zobaczę, w którym miejscu jest faza. I wtedy ją zaznaczę, bo teraz to zaznaczyłem, ale patrząc właśnie teraz na tą część tu, widzę, że ta faza jest w innym miejscu niż ten brzeg jakby tego panela. Dlatego ja tu linię zrobiłem, ale jakby tym się teraz nie będę sugerował. Dotnę, przypasuję sobie to tu, tak żeby to pasowało. Będę widział, gdzie jest faza, zrobię sobie cechę na fazę, tak zaznaczę linię i w ten sposób będę właśnie nie wszystkie kawałki docinał, sugerując je tą fazą. Znaczy fazą, no, mówię na to, V-fuga, o tak, V-fuga na to mówią. Teraz miałem chwilowy zawias. V-fuga na to mówią, mówię tu o tym. I szczerze polecam wam takie panele z V-fugą, bo są dużo lepsze, jak to lepiej to wygląda. Tak i lepiej się to montuje i jest to bardziej trwalsze niż te proste, bo te proste często właśnie po myciu podłogi czy coś, często po jakimś czasie zaczynają się takie buły robić czy coś takiego. Więc znaczy zależy może od panela, ale te, które ja spotkałem kiedyś u siebie miałem i u znajomych, to po prostu nawet teraz znajomy robi właśnie też właśnie bez V-fugi tak zwanej i już ani pół roku domu, co ma te panele, już to wszystko brzydko wygląda. Tak więc osobiście polecam z V-fugą. O firmach nie będę mówił, bo nie robię reklamy. Tak więc tak. Następnie mamy pokładane wszystko. Tu to złączone, ustawione względem tych linii, żeby to nam pasowało. Tak jak było zaznaczone, sprawdzamy markerem, czy nam wszystko się pokrywa. Następnie mierzymy sobie to i docinamy. Mierzymy od jednego boku, od drugiego boku. Wiadomo, kawałek trzeba luzu zostawić. Jest około 7. Ja tak zostawiam około 7 mm. Staram się tak zostawić te minimum 5-7 mm. Nie robię, jak wam mówiłem kiedyś w innym filmiku, po 1,5 cm czy po 2 cm, tak jak to niby mówią właśnie na instrukcjach, bo listwy niektóre są centymetrowe. Kiedy zrobicie centymetrową szparę i dacie listwę centymetrową, będziecie mieli po prostu dziurę. Dlatego lepiej sobie to zrobić troszkę mniejsze, a panel aż tak nie pracuje, żeby to chodziło na 2 cm, więc według mnie jest to wystarczające. Zresztą też jakie są listwy, to musimy się dostosować do listwy. Gdzie idzie, to da się więcej, ale trzeba właśnie uważać na to, żeby tego nie przekroczyć. Tutaj chyba mi wyszło nawet w tym miejscu, no trochę się to przesunęło, ale w tym miejscu mam około 1,5 cm i wam powiem, na styk. Ledwo, jak bardziej bym wygnął listwę, pokaże się ten szczelina po prostu. Dobra, wracając do tematu. Na razie się rozłączam. Docinam ten kawałek, gdy go dotnę, zrobię resztę, pokażę wam, jak to dalej wygląda. Tak więc proszę, bo jest telefon, bo przynajmniej widzę podgląd, jak to wygląda, gdy nagrywam, chociaż się coś zawiesiło.
A więc tak, trochę zmiana koncepcji. Tu ma być jeden kawałeczek. A że to jest z reguły tak, że pierwszy muszę położyć a drugi panel włożyć w ten sposób i go położyć. Teraz go panie wsunę w żaden sposób. Zaznaczam sobie po prostu V-fugę tak zwaną, czyli tą fazę tych dwóch paneli ostatnich, czyli przykładam łatę, robię markerem kreskę, tak żeby to będzie pasowało. Przygląda się, że to było idealnie równo przez całą długość, tak żeby to spasowało wszystko. Mam to zaznaczone. Następnie wszystko rozbieram. Zostawiam te dwa panele. Zostawiam dwa panele. Pierwsze sobie włożę to. Nałożę ten pierwszy panel, nałożę ten drugi panel i będę widział, czy się to pokrywa. Jak się będzie pokrywało, mam możliwość następnej V-fugi zaznaczyć względem właśnie tych dwóch kawałeczków pełnego panela i tego tej docinki. I wtedy zaznaczam całą linię, gdzie ma właśnie być ta cała V-fuga tak zwana, czyli ta faza. I kontynuuję dalsze docinanie. Czyli po tych etapach, co mówiłem wcześniej, przykładamy łatę, zaznaczamy miejsce, gdzie jest właśnie ta faza i docinamy według tego właśnie, ten pierwszy docinamy względem tego i teraz rozbieramy wszystko i przypasowujemy później te trzy panele, tak żeby to pasowało, zaznaczamy kolejno potem następną fazę i będziemy kontynuować dalsze etapy. Tak więc działamy. Jeszcze jedna ważna, istotna sprawa, o której nie wspomniałem. Podczas montażu właśnie tych paneli do tej przymiarki każdy panel sobie dobiłem standardowo za pomocą odpadku plus młotka gumowego po to, by każda szczelina tu była dobrze dobita, żeby nie było jakiegoś, powiedzmy, odskoku od miary, bo gdyby w jednym i drugim i później powiedzmy w trzecim panelu gdzieś w kolej milimetra by z prawej strony nie dobiła, tu też z lewej, a tu też dwa razy z prawej by nie dobiła, to by ta różnica mogła być jakieś 2-3 mm. A 2-3 mm na łączeniu głównym później z tym mógłby być problem, żeby to chwycić. A gdy będzie cała podłoga, będzie trochę trudno, żeby ją całą obrócić i przesuwać. Więc żeby sobie ułatwić robotę, to warto sobie to pierwsze dobić do porządku, jak to przymierzacie, przymierzcie, jak to dopasowujecie. Tak więc to tyle. Rozbieramy to oczywiście od tej strony, dźwigając do góry. Trzymając jeden panel jest ten, podnosząc kolejno ten, czyli w ten sposób pyk i wyciągamy delikatnie, żeby niczego nie uszkodzić. Aż do samego końca. Nie ma drugiej strony, nie wyginając, bo wtedy to można to uszkodzić w ten sposób. Tak, dobra. To właśnie chciałem jeszcze przekazać w międzyczasie. I działamy dalej z rozbieraniem. Jeszcze jednej, ale to bardzo, bardzo, bardzo ważnej rzeczy wam nie powiedziałem, o której musimy pamiętać. A trochę o niej zapomniałem. Teraz mi się przypomniało, która naprawdę istotna, więc dlatego warto oglądać moje filmy od początku do końca, bo zawsze coś może wyjść w trakcie. Jak myślicie, co to może być? Jak nie oglądaliście poprzednich filmików związanych z panelami, to ogólnie mamy tutaj układ pewien, układania paneli. Są rodzaje układów paneli, można to robić na układ jedną, drugą, czyli cały panel, połówka, albo na cykl mieszany, czyli jakby był cykl mieszany, to by się nic nie stało, chociaż też by się mogło stać, jakbyśmy tego nie zmierzyli, bo jak jest, ogólnie panel powinien mieć przynajmniej te 20 cm od łączenia, ale to nie jest istotne, jaki jest rodzaj układania. Chodzi tutaj o to, że tutaj mamy 1/3 układu paneli. Nie wiem, czy tam wcześniej pomyliłem, teraz jak mówiłem, ale nie istotne. Wracamy do głównego tematu, o co mi chodzi. Układ 1/3, czyli nie wiem, czy będzie widać, bo trochę się spyliły. Mamy cały panel. Tu jest 1/3 część. Tu zaś jest cały panel. Tu zaś jest 1/3 część.
Tu też wychodzi 1/3 część względem tego. I to jest właśnie to. Musimy się trzymać łączenia, żeby później nam nie wyszło, że zaczniemy układać panele. Obojętnie jak tam zaczniemy układać. Tam się będziemy trzymać 1/3. A tu wyjdzie nam, że to będzie gdzieś, powiedzmy, tu łączenie. I jak to będzie wyglądać? I co wtedy? To samo mówię właśnie, jak jest cyk mieszany. Jeśli będziemy bezmyślnie mieszać, a nam wyjdzie cyk, powiedzmy, w ten sposób, chociaż tu w cyklu mieszanym by nie był taki problem, bo przy ostatnim rzędzie idzie coś tam pookłamywać, coś poczarować, tak zwanie. Ale przy układach ważne jest, żeby się tego pilnować. Czyli musimy zrobić tak, że gdy wszystko połączymy razem z ciągłością, żeby było wszędzie właśnie ta 1/3 tych paneli. Jak to teraz zrobić? Ja sobie włożyłem znowu ten panel jeden. Tam dołożyłem jeszcze jeden, żeby to troszkę naciągło i wyrównało. Wyciągnę sobie stąd ten plastik montażowy, po to, żeby to nam nie odprężało, bo wtedy jest taka sprężyna jakby, znaczy sprężyna, nie jest to jak sprężyna, tylko tak to działa, jak widzicie. Wchodzi i wychodzi. Nie wiem, czy to będzie widać na tym filmiku. Może tak to zrobię. Albo tak, o, może czymś cięższym. Nie wiem, czy to będzie widać, że tak. No ale w każdym razie nieważne, czy to widać, czy nie widać. Chodzi o to, że po prostu to się suwa do środka. A gdy przekładam łatę, mi po prostu odbija to. Dlatego też tak właśnie zrobiłem, że przyłożę sobie łatę, pierwszą sobie to wyciągłem. Widzicie, jest szpara. Muszę teraz to ustawić. O, jest idealnie teraz. Jak widzicie, jest idealnie prosto. Biorę właśnie ten przykład właśnie od tego łączenia, żeby było ciągłość z tym. Tu jest połączone wszystko i to będzie mój punkt jakby startowy. Jeszcze musimy policzyć później. Tak, że tam będziemy, najlepiej to sobie rozrysować później, ten układ, żeby wiedzieć, jak to tu wyjdzie, żeby wiedzieć, gdzie właśnie ma być ta 1/3, czy z tej strony, czy z tej strony, czy z tej strony. Czyli robimy tak. Chwilę, może to sobie założę na głowę, żeby tak nie wygodnie teraz. Myślę, że będzie wszystko widać, bo nie użyłem teraz tej aplikacji z telefonu, z powodu tego, że po prostu się to zawiesza. Filmiki mi robi po minucie, po 30 sekund, później muszę się bawić z wyłączeniem tego, a nie mam na to czasu. Czyli tak, jedziemy ciągłością, czyli robimy jakby tutaj dobijamy dobrze, żeby było. Możemy sobie pociągnąć przez całość. No dobra, tak. Dobijamy sobie, no. Przejedziemy sobie przez całość, tam mniej więcej. Jak to wygląda? Przez to to też wszystko już pookleję na gotowo, żeby to nam nie uciekało. To też jest istotne. Pooklejajcie sobie to. Tu jak widać, o ile widać, jest podwójna pianka, z tego względu, że tu jest uskok. Tu są kafelki stare z kuchni, a tu była wylewka. Tu niech zrobił klient wylewki, znaczy się miało to być równe z tym, co tu są właśnie te kafelki, ale firma poprzednia, która tu robiła właśnie wylewkę, nie zrobiła tego jak należy i teraz musimy to jakoś właśnie w ten sposób wyrównać. Tak więc mamy tam równo, tu ustawiamy właśnie kreskę. Mamy kreskę, możemy przyciągnąć dalej. Może sobie przesunę to. Wracając do tego, połączyłem sobie to jeszcze to dotłem. Kawałek, żeby to było bardziej przesunęło się. Nacechowałem sobie dwie kreski względem właśnie tej fazy. Oczywiście użyłem łaty względem tego, żeby to pasowało. I mam jakby punkt startowy, jeśli chodzi o panele w ten sposób. Tu sobie później, używając właśnie poziomiki czy łaty, przyciągnę do końca, tak i tu, będę miał już tą linię wyznaczoną. Teraz właśnie musimy wyznaczyć tą fazę. I w taki sposób właśnie robimy. Przesuniemy na razie to, bo to jest na razie niepotrzebne. Jest to właśnie, przez co mówię, że trzeba sporo rzeczy na wszystko uważać, o wszystkim pamiętać, bo jedna mała rzecz się człowiek zapomni i no będą cyrki. Wiadomo, jeśli to robić do siebie, tu się tak sprawdzę jeszcze, widzicie, przejrzałem markerem, jest to równo z tą linią poprzednią. A robią do siebie, to możecie sobie odpuścić, nie? Ale jakby taka sytuacja była, że robicie to do kogoś,
No to już by mógł być problem. Klientowi by się to mogło nie podobać, myśmy musieli wszystko rozbierać, więc warto robić dokładnie i o różnych rzeczach pamiętać, bo zrobicie po prostu dodatkową robotę. Czyli tak, mamy sobie to zachowane. Teraz musimy to obliczyć. Tak więc ja sobie teraz pomyślę nad tym, jak to zrobić, żeby to dobrze wyszło. I zaraz Wam pokażę, w jaki sposób to zrobiłem. No, myślę w normalny sposób, nie? Jedną panel sobie przyłożę i będę jakby rozdzielał, tylko teraz może tu sobie dołożę jeszcze ten jeden panel. Wiem, jak to zrobię. Dołożę sobie tu ten jeden panel jeszcze i względem tego panela, względem tego będę sobie tu przesuwał i cechował następne rzędy, jak to pójdzie, w jakim układzie. Narobię sobie kreski i będę widział, jak się będzie właśnie kończyć w tamtej linii. I pierwszy pasek właśnie będę dopasowywał właśnie względem tej linii, co tu nacechuje tych linii, tych właśnie uskoków 1 trzecia i względem właśnie tej linii jakby startowej. Czyli następną rzeczą dokładam tutaj panel, drugi panel i układamy to względem właśnie tego podziału. Tak więc wracam za chwilę, bo nie będę tego rozrysowywał. Przy Was to jest niepotrzebne. Pokażę Wam, w jaki sposób zrobiłem i jak to mierzyłem później. Tak więc wracamy za chwilę. A więc tak, mam to rozrysowane. Wygląda to w ten sposób, nie wiem, czy to będzie widać. Użyłem do tego dwóch markerów, po to, by to było czytelniejsze. Jak to zrobiłem? Już Wam to mówię. Tacy, co są wzrokowcami, powinni zaraz się zorientować, o co chodzi, ale do tych, którzy będą mieli trochę problemu, już Wam to tłumaczę, w jaki sposób to zrobiłem. W jaki sposób to zrobiłem? Założę sobie to na głowę. Chyba mam nadzieję, że będzie wszystko widać. Ok? Tak więc już Wam tłumaczę. Pierwsze, co musicie zrobić, to zobaczyć układ, jak on idzie. Idzie to w ten sposób. Jak spojrzycie, nie wiem, czy to będzie widać. Na sobie to ściągnę. Jak spojrzycie, idzie to w ten sposób. Tak, tak, tak i znowu tak. Czyli stopniowo, schodkowo. Jeszcze raz Wam pokażę. Idzie to tak, w ten sposób. Tutaj idzie i tutaj idzie i znowu tu i tak. Czyli idzie to jakby tak schodkowo, w ten sposób. I w taki układ musicie sobie zapamiętać. Jeszcze jedna ważna rzecz. Jak się przyjrzycie, to jest tak, że jest faza, dwie pełne jakby, znaczy pełne, no chodzi o to, że tu nie ma tej fazy ani tu i się zaczyna kolejna faza. I tak dalej. Tak samo jest tu. Jest faza, dwie pełne, nic nie ma i faza. I tak to będzie właśnie wyglądać. Tu będzie to samo. Jest tu faza, tu jest pełna, tu będzie jeszcze jedna pełna i będzie znowu faza. Czyli jakby idzie to w ten sposób, że jest to schodkowe i do tego jest jakby co druga, dwie są wolne i się łączy. I znowu to samo są. Dwie są wolne, powiedzmy, się tu łączy, albo tutaj, o. Powiedzmy na przykładzie. Tutaj macie już koniec panela. Tu będą znowu dwie, czyli gdzieś tu wyjdzie, tu gdzieś będzie się kończyć jedna. Czyli będzie to szło w ten sposób. Czyli tu będą dwie jakby pełne i tu znowu się będzie to łączyć z tym. Więc to musicie sobie wyobrazić w ten sposób i zapamiętać. Dołożyłem sobie tu jeszcze dwie panele. Po co? Już Wam to zobaczę. Tak w ogóle coś czuję, jak mówiłem na początku filmu. Ale będę chciał pokazać, jaki ten układ i ten układ w tym filmie, ale będę musiał raczej to rozdzielić, bo wydaje mi się, że na tym filmie już sporo czasu zejdzie, czasowo jakby, żeby tego nie mylić, to po prostu to podzielę i nagram jakby inny filmik, tak do tych zainteresowanych, żeby wiedzieli. Tak więc tak, bierzemy sobie łatę. No, zrobimy to w ten sposób. Jeszcze zanim tu tego panela włożyłem, tutaj tego panela zanim włożyłem, wyciągnąłem sobie łącznik, przyłożyłem sobie na sucho, zrobiłem kreskę do końca,
Tylko musicie zwrócić uwagę, żeby to było równo tutaj dobite. Tylko wiadomo, jak mówię, to musicie wyjąć ten panel i to bez tego, tak jak tu jest, puste, dołożyć to. Tylko też tak samo chodzi mi o to wyciągnąć, wyjąć po prostu. Czyli tak, wyjmujemy, przykładamy jako pierwszy pasek. Cechujemy, robimy kreskę. Później wkładamy to z powrotem, wkładamy następne, wkładamy dwa kolejne te. I dobijamy tu. Tak samo tu wyjmujemy ten taki elastyczny ten. Dobijamy tu równo. Tak mniej więcej ogólnie chodzi tutaj w tym przypadku. Najważniejsza jest ta linia, żeby wam szła prostopadle, bo na pewno to się troszkę rozjedzie przy takim zachowaniu. Tak jak powiedziałem, najważniejsza ta linia. Tak więc cechujemy jeszcze jedną linię tu w ten sposób i później po prostu robimy tak, już wam mówię dalej. Tu mam to nacechowane w ten sposób, tak, no i tak, kiedy mam nacechowane wtedy linie, mam nadzieję, że dobrze widać, żeby nie było później, tak, mam nacechowane te dwie linie, biorę sobie kolejny panel, bo nam już gdzieś tu go położyłem. Znaczy się tak, jeszcze zanim panele użyję, trzeba podzielić, ile ma ogólnie panel. Czyli panel ma 128, jakoś tak, 128 i coś, czy 128 cm, czyli 1,28 cm. Dzielę to na trzy części, wyjdzie gdzieś 428,5. I tego właśnie się trzymamy od tego, bo tak to właśnie będzie podzielone. 480. To było 428,5, przepraszam. Czyli mierzymy 428,5, tak mniej więcej gdzieś tu, czyli niecałe 430. Tutaj to wychodzi, jak widzicie. Cechuję kreskę. Tutaj tak mniej więcej. Tutaj nie ma akurat aż tak istotnego znaczenia. Najważniejsze, jak wam mówię, jest ta linia. Tak więc cechujemy kreskę. Przykładam panel teraz tutaj. Do tego. Tak to idzie. Włożę sobie to po prostu trochę delikatnie niżej, żeby po prostu cały piór był schowany jakby pod tym i żeby to równo po prostu dobiło do pewnego tego. Przyglądam się, gdzie jest to najważniejsza cecha, gdzie ją tu zaznaczyłem, bo tu już rozjechało mi się. Ustawię mniej więcej gdzieś tak, żeby to było dobrze dopasowane. Sobie tutaj zmierzę. Około 430, żeby było. No, 28,5. I tu będzie właśnie to samo 430 mniej więcej gdzieś w tej linii, jak widzicie, że to pasuje. Cechę robię nie od tego, a od fazy, mniej więcej gdzie jest. I mam jakby wyznaczone już trzy linie, co mi wystarczająco wystarczy. Tutaj sobie jeszcze cechę zrobiłem, żeby sprawdzić, czy mi to pasuje. Te 430, tam jest tutaj pasuje. Zdejmuję to. I co następnie robię? Robię coś takiego, jak wam mówiłem, schodkowo, czyli mamy tak, idzie nam to tu, oczywiście tam musicie dobić to odpowiednio. Nie dociskałem tego do końca z tego względu, żeby pióra się nie wyłamało, gdy będę to później demontował, bo jak wam wcześniej też mówiłem, jak się już orientujecie, pierwszy muszę całe to zrobić i dopiero później nałożyć ten panel, inaczej tego nie zamontujemy. Czyli tak jak mówiłem, po sprawdzeniu, schodkowo idzie tak nam. Tak, i tak, i tak. Czyli tu pójdzie kolejny panel. Tu pójdzie kolejny panel. Zdejmę, żeby widział teraz, co nam pokazuje. Tu pójdzie kolejny panel. Niebieskim sobie zaznaczyłem, że tu będzie następny panel. Strzałeczką oczywiście. I tu się będzie gdzieś kończył. W tym miejscu. Czyli mamy kolejny panel. I teraz tak. Sprawdzamy sobie. Idzie schodkowo. Tu idzie kolejny panel. Odmierzamy, panel ma 21,5 około i mierzę sobie 21,5, robię kreskę, 21,5 i tak wracamy do końca. Tutaj sobie znaczę ogólnie cały zarys panela. Tu jest odstęp i odstęp, bo tu panele będą szły przez całość, tak jak mówiłem, co dwa i jest linia łącząca. I tak to wszystko zrobimy teraz. Co dwa jest. Wszędzie to sam miara, 21,5, czyli tak, po zmierzeniu tego, że ten panel wyjdzie tu,
Tu się zaczyna panel. Dwie odległości, czyli na dwa panele. Panel znowu będzie z tej strony zaczynał się. Znowu dwie odległości na panele. Panel kolejny się będzie stąd zaczynał. Tu znowu to samo. Panel się będzie zaczynał. Znowu dwie te i będzie się panel zaczynał. Czyli wyszło nam dokładnie tak, jak było przy miarkach ogólnie próbna. Czyli w tej linii, jakby od tej linii, o tak może, od tej linii będzie się w ogóle zaczynał panel i szedł w tamtą stronę. Cały panel jakby, znaczy ten kawałeczek tam jest złączony właśnie z tym panelem. Pójdzie od tej linii w tą stronę. I w ten sposób już mamy wyznaczoną tą linię, a żeby upewnić się, żeby później nie było klocków, robię sobie następną linię i ten sam układ. Skoro tu mi się kończy w ten sposób, a ma iść to schodkowo, czyli robię to w ten sposób, czyli tu mi się kończy, idzie następny schodek, ta miara 428,5. Idzie tu, jest następny panel. I tu będzie do końca kolejny panel. Tu schodkowo następny panel, jak widzicie. Idzie w dół później. Jest tu wszystko zaznaczone w jakiś sposób. Tak warto sobie to zaznaczyć, najlepiej też dwoma markerami, żeby się to nie myliło. Bo jak popełnicie błąd, to macie całą robotę strzelaną i wszystko na nowo trzeba robić. Zepsutą i tak dalej. Czyli tak, idzie nam teraz, jak przyjrzy się to schodkowo i tak, i tak. I tu tak samo robię, co robiłem na górze i na dole to samo. Odmieram od tego, co zaznaczyłem sobie, 28 wszędzie, tu tak samo 28 od krawędzi. I zaznaczam po prostu, że tu była jedna część, tu będzie druga część, tu będzie trzecia część. I tak samo tu teraz. Dwa panele puste, znaczy puste, dwa panele, co będą szły jakby przez całość. I znowu panel. I tu to samo. I tu to samo. I wszędzie tak samo. I tu znowu tak samo. Jeśli tu wyznaczyłem się, że będzie ten panel szedł w dół i tu do góry, czyli w tym miejscu będzie... W tym miejscu? Nie. W tym miejscu będzie panel tak jakby na samym początku. No, czyli mamy to w ten sposób, że jak znowu spojrzycie, jest pełny panel tu. Znowu dwa miejsca i pełny panel. I teraz tu jest tak samo. Widzicie? Panel, znowu tu będzie pełny panel, a tu już się będzie łączył, bo będzie znowu schodek. Czyli według ciągłości. I tak to właśnie porobiłem, w ten sposób. Wszędzie tak samo analogowo, czyli ta sama miara, dwa puste miejsca, odcinka na to, że tu będzie panel, dwa miejsca puste, odcinka na panel, dwa miejsca puste, odcinka na panel. Wszędzie tym sobie tak pocechowałem, tu to samo, tylko znowu od tego punktu. I mamy ten układ. I teraz widzę po prostu, w jaki sposób tu idzie. Tu idzie mi schodowo, tu idzie mi schodowo, tu idzie mi schodowo, tutaj schodowo, czyli układ ogólnie pasuje. Co dwa miejsca są puste. Pasuje to względem tej linii, czyli jak ja tu dam panel, tu dam panel, to będzie się tu kończył, zaczynał następny. Tu później dam panel, to znowu pójdzie schodkowo jak tu, a tu będzie po prostu linia łącząca się, jak dwa panele. Czyli w ten sposób to powinno wszystko pasować. W ten sposób zrobiłem. Nie jest to nic trudnego. Trochę trzeba tylko mieć wyobraźni. Normalnie się zdyszałem, opowiem. Dobra, trzeba mieć trochę wyobraźni. No i po prostu sobie to wyobraźnię, bo samo moje mówienie, jeśli ktoś nie ma wyobraźni, to może tego nie zrobić. No. Ale myślę, że nie jest to takie trudne. Teraz, kiedy wam to pokazałem już dokładnie, w jaki sposób to się robi, nie powinno być problemu. Tutaj właśnie, jak to mówiłem, wyszło, że tu jest panel, znowu dwa miejsca puste i tu jest kolejny panel. Jak widzicie, jest zamalowany kawałeczek i tu kawałeczek. Akurat tu się trochę pomyliłem, znaczy pomyliłem. Powinno być przesunięte w tamtą stronę, bo zaznaczono tylko dwa pola, a nie trzy pola. Ale to wystarczająco było, żeby wiedzieć ogólnie ten układ zrobić. Więc jak włożycie panel, to będzie zaczynał się z tego miejsca, a będzie się kończył gdzieś w tym miejscu. Tam, gdzie nie ma linii. Więc się nie przejmujcie tym, że coś wam nie pasuje, jak to zrobicie w ten sposób. Możecie zawsze jeszcze następną linię zaznaczyć tam, względem tego. I domalować sobie, ale jest to zbędne według mnie, bo to jest wystarczające i odpowiednio rozrysowane, żeby wiedzieć, o co chodzi. I w taki sposób to właśnie będę robił. Teraz tu mało się już tak, że jak tu dojdzie schodowo,
To wychodzi to w ten sposób, że tu jest właśnie, bo nie skończyłem, pełny panel, dwa puste pola, to tu będzie znowu pełny panel. Czyli chwila, jeśli tu będzie pełny panel. No, teraz właśnie i tu kupiłem lekką gafę. Tak jak wam mówiłem kiedyś na zapowiedzi, warto oglądać do końca, bo to wszystko jest jeszcze wcarowane. Nic nie jest wycinane. Teraz tak właśnie na to patrzę. Tu, czyli będzie ta linia, będzie jakby główna. Albo możemy sobie dorysować tutaj odpowiednią linię. Rysuję, bo panel się będzie zaczynał od tej strony, czyli te 42 i 8, 428,5. Od tej linii odmierzamy w tą stronę i od tej strony będzie właśnie panel się zaczynał. No właśnie, w ten sposób. Tutaj sobie nie zwróciłem uwagi na to, ale właśnie się poprawiłem. Tak więc. To właśnie, widzicie, niby nic takiego, ale można grafę poprawić. Bo panel nie jest taki krótki, bo teraz powiedziałem, panel się będzie już tu kończył. Tak więc ja sobie zaznaczę teraz tu po prostu te 428, bo dobrze mówię, 428,5 od tej linii, bo ta linia jest bardziej prosta. Względem właśnie tego, ta już była tak mniej więcej robiona, bo to nie było wszystko dobite, tylko tak podłożone, więc tym się tam nie sugeruje. Bardziej jest mi ważna właśnie ta linia, bo ta jest dokładnie sprawdzona. Czyli odmierzam tą miarę, zaznaczam i tu wstawiam ten panel i tu się będzie kończył. Jeszcze raz, bo nie wiem, czy powiem. Tu się to będzie kończyło. Tak więc to najważniejsze wam pokazałem, w jaki sposób to właśnie rozmierzyć. Myślę, że wystarczająco jasno pokazałem. Jeśli wam się to podobało, to się cieszę. Zawsze możecie dać lajka. Będę wiedział, że dobrze to wprowadzę. Tak więc dobra, kontynuuję to dalej. Teraz będę zaznaczał sobie to. Linię wprowadził dalej. Jeszcze jedna ważna rzecz. Trochę mnie ryba bierze jakaś. Podkleiłem sobie te pianki tutaj trochę o ścianę i tam. Z tego względu, żeby podczas linii będę prowadził i odznaczał, żeby mi to nie uciekło. Więc dobrze sobie to w jakiś sposób właśnie jeszcze chwycić, żeby to nie uciekało. Tak więc to wam pokazałem. Jeszcze raz to pokażę w zwolnionym tempie, żebyście widzieli, w jaki sposób to wygląda. Jak ktoś się chce temu przyjrzeć. Myślę, że wyraźnie to widać. No, trochę mogę przybliżyć jeszcze. W ten sposób to wygląda. No i tak po kolei dalej. Dobra, chciałem dalej, żeby zobowiązać, żeby kończyć. Trochę z tym zabawy jest, no ale niestety, jeśli chcecie mieć wszystko równo, poukładane względem właśnie wzoru, to trzeba się trochę z tym pobawić. Tak więc to na razie wszystko, działam dalej i później wam pokażę, jak to podocinałem sobie, jak linia wygląda. Jak ją zaznaczam, nie, po prostu przekładam was łatę, poziomicę tą długą i będę po prostu względem tej linii, którą zaznaczyłem sobie, wstawiał właśnie kolejną kreskę. I tak to będzie mniej więcej wyglądało. Tak więc. Tak zachowałem sobie linię w miejscu, gdzie były te dwa panele, jest faza, ta fuga tak zwana. Tu sobie nacelowałem jeszcze odległość 42,8,5 i od tego będzie pełny panel. Teraz kolejną rzeczą, co będę robił, to akurat tak prawie wyszło przy tej zabudowie, więc może i tu nie będzie trzeba, nie będzie trzeba nie myślę teraz powiedzieć, no że wyjdzie cała panela, nie będzie to cienki, tak powiem. Czyli teraz tak, układam panele cały rząd w pasku i po kolei mierzę i docinam ostatni rząd, ten wąski. Później, gdy będzie to cięte, ustawiam to względem właśnie tego tu. Panela zawsze się w sumie od tego będę liczył, jakby to, bo tu mam cechę zrobioną, tam jest cecha zrobiona, więc wiem, gdzie się będzie zaczynać, gdzie się będzie kończyć. Tak więc z
ten sposób się to zrobi. Tak więc teraz układam, docinam. W zasadzie tyle. Później następnie układam docinki, ustawiam pewnie te panele względem tej linii. No i klinuję to i blokuję. Korzystam, żeby to nie uciekało. Jednak potem po kolei rząd, za rządem wiadomo jeszcze pianki i reszta. I układam później do końca. To demontuję z powrotem, żeby to nie przeszkadzało. I tu już będę miał te paski wyznaczone. Po prostu będę kontynuował później z tej strony resztę. Tak więc myślę, że tu wszystko jasne na tyle. Ale i tak jeszcze nagram, jak to będzie, jak to będzie docięte, ułożone i zaklinowane w jakiś sposób to ja klinuję i czym klinuję. Tak więc na razie tyle. Chciałbym. A więc mamy to ułożone. Wygląda to w ten sposób. Jak widzicie, już zaklinowane. Użyłem właśnie tego typu klinków. To właśnie wygląda. Są to klinki typowo pod panele podłogowe, ale są to klinki wielokrotnego użytku, tak więc raz zakupiłem ich kiedyś do siebie, zrobiłem remont w domu i lata mi leżały i używam teraz ich to teraz. Tak więc w ten sposób wygląda. Możemy dopilnować w taki sposób bądź od góry. To jest jedno. Od czego zaczynałem? Pierwsze co zrobiłem, przyłożyłem sobie ten panel, ułożyłem go względem tej linii, tej pierwszej, jak mówiłem, która jest ważna, ta linia. Następnie dociąłem sobie ten kawałek oraz następujący kawałek. Później dołożyłem ten kawałek i dociąłem te dwa kawałki w takiej kolejności. Tam sobie zaznaczyłem, jak widzicie na ścianie, kawałek tego, jak ma być ta faza, jak i tu. Tak, tu to widać. Tutaj sobie to przedłużyłem jeszcze na ścianie według kątownika. Co tu jeszcze miałem wam powiedzieć? Tutaj mi nic wszystko wejdzie, bo już sobie sprawdzałem, więc tym otworem się nie przejmuję. Tak więc ustawiłem sobie wszystko względem tej linii, tak jak wam mówiłem. Linię wyznaczyłem właśnie na ten panel, nie na ten, bo tu nie było za bardzo miejsca. Tu według fazy tak dopasowałem to. A jak nie widzicie, to patrzcie, tutaj przykładam, jest tu praktycznie na równo. To samo z drugiej strony. Jak widzicie, jest na równo. Tak więc mamy wszystko ustawione według linii. Sugerowałem się tą linią. Odmierzyłem tą odległość, jak wam mówiłem, do tego. Tutaj również mamy zaznaczone, jak to będzie widać teraz, bo to jest klinek. O, tak widzicie. Tak więc klinki dosyć ciasno, czy ciasno, tak żeby nie było żadnego ludu. Widzicie, że tu nic nie wychodzi. Też nic na siłę, bo wam się zaraz automatycznie to przesunie. Zawsze sobie sprawdźcie, gdy wszystko poklinujecie, czy wam gdzieś coś nie uciekło. I czy wszystko według linii. Czyli mamy tutaj, mamy według tej linii, tej pierwszej. Tu pasuje względem tej linii, więc nam jakby ta odległość pasuje. Tam jest według tego, tej fazy, co tu jest, tam również. To jest prostopadle, można sprawdzić to po prostu przejeżdżając palcem, czy gdzieś nie odchodzi. Aha, ważna rzecz. Z tym możecie mieć problem, żeby to dobić, ten kawałek. W jaki sposób ja to robiłem? Pierwsze nałożyłem sobie ten panel i ten panel, nie, pierwsze ten panel wziąłem. Nałożyłem sobie te dwa elementy, później dołożyłem ten panel ostatni i do tego później dołożyłem te panele, ten panel, następnie później ten mały i ten ostatni. W jaki sposób robiłem? Jak miałem pojedynczy panel, cofnąłem sobie to, przesunąłem sobie to, włożyłem to, przesunąłem całkowicie od tej ściany, żeby nie przeszkadzał i po prostu mocnym gumowym uderzyłem od góry. I wtedy skoczyło. Warto to zrobić, żeby później wam to nie odchodziło podczas listwy. Tak więc taki jest na to patent. Posprawdzę zawsze sobie szczeliny, czy gdzieś coś nie uciekło. No ale jest to ten etap najgorszy, który mamy wykonany. Sugerując się teraz tym, co tu narysowałem,
Powinno wszystko pasować, jak widzicie. Jest faza, idzie do schodka, czyli następnie będzie, tu będą dwie puste, tutaj będzie następny panel, równo z tym, znowu dwie puste, panel kolejny, znowu dwie puste, panel kolejny, znowu dwie puste i panel kolejny. Czyli jakby ciągłość powinna być zachowana względem reszty, co było poprzednio robione. Schody właśnie są, tak jak widzicie, tu pójdzie następny panel, tu następny panel. Więc wszystko jest według tego, jak to powinno być. Tu później damy kolejny panel. I on będzie względem tej fazy, co tu jest w rogu, na tym małym, czyli tu. I widzicie, znowu pusty, pusty i panel pełny. Czyli wszystko pasuje, tak jak wam mówiłem. Trochę zabawy z tym, żeby przygotować, ale najgorsze mamy za sobą. Teraz po prostu układają po kolei panele. Tutaj akurat tak to wyszło, że nie powinno być problemu z tym rogiem, ale jeszcze zobaczymy. Tutaj tu w ogóle panelu nie było, a tu taki malutki kawałeczek musiałem dociąć. Jak to stare budynki, to jest krzywe. Więc w ten sposób to wygląda. Później wam pokażę, jak będzie już połączone. Myślę, że najgorsze jest pokazane. Mam nadzieję, że komuś pomogłem, tak więc na dzień dzisiejszy już kończę, reszta jutro, tak więc kontynuujemy od jutra resztę, ale to już idzie już wtedy po leku. Tak więc, aha, jeszcze jedna rzecz. Zamiast klinków możecie użyć po prostu odpadków paneli. Poucinam na kawałeczki i powkładać. Tylko że akurat jeśli chodzi o to, to macie jednakowy dystans, czyli jednolity dystans, jedna sama, ta sama miara, ta sama grubość. I trochę więcej zabawy z tym będzie. Ale gdzie jeszcze jakiś taki kawałek, co akurat pasuje, ale już nie macie klinków, to można coś takiego właśnie użyć. Ale nie jest to aż takie drogie, więc warto lepiej w to zainwestować, a wygodnie się to robi. Tak więc dobra, na teraz koniec. Później wam pokażę w tym filmie oczywiście jeszcze resztę tej ciągłości, jak to się spasowało, czy wszystko jest tak, jak powinno być. A w tamtym filmie, jak wam mówiłem, łączenie tego pokoju, to zrobię całkiem osobny. Jak to wpiszę, jeszcze nie wiem, ale w każdym razie już mam sucho w gardle. W każdym razie będzie na moim kanale, tak więc możecie również zobaczyć. Będzie trochę to inna zabawa, trochę inaczej trzeba pokombinować, ale też wam pokażę. Tak więc mamy połowę prawie gotową. Mówię tu prawie gotową, bo mamy 5 rzędów. Może ten chudy pasek tak o 6. Zostało nam 6 paneli i do przymiarki sobie przyłożyłem. Po co? Po to, by mieć pewność, że to wszystko będzie pasowało. I dlatego to zresztą słyszałem, że to tak chwilę. Cieszyłem się. Jeszcze raz. Mamy prawie połowę zrobioną. Dołożyłem sobie taki rząd po to, żeby to dopasować. I czy słusznie? Powiem wam, słusznie. Ponieważ tu na łączeniu wyszło, jak widzicie, minimalnie przesunięte jakieś 2-3 mm. I po to co zrobiłem, że jest teraz możliwość łatwiej to jeszcze skorygować. Bo czy to wszystko będzie położone, już będzie gorzej, bo to jest znacznie cięższe i znacznie gorzej się to ustawia. Zresztą tutaj jeszcze dostanę mam tam możliwość właśnie tej regulacji płynniej. Tak więc warto zawsze sobie dopasować to. Tutaj mi się podejdzie, co mi się wydaje, nie? Dobra. Tak więc warto sobie to zawsze dopasować, żeby wszystko sprawdzić. Co teraz zrobię? Powyciągam klinki. Jeszcze raz trochę poreguluję, tak żeby to wszystko spasowało. Dołożę tu jeszcze ten jeden panel, żeby zobaczyć jak to idzie. Zblokuję to jeszcze kolejnymi, ustawię, zaklinuję jeszcze raz i będę dalej kontynuował. Wtedy już nie powinno być problemu. Co musiałem tu jeszcze zrobić? Teraz właśnie zanim to przesunąłem. Tu trochę za mało sobie miejsca zostawiłem. Musiałem to tu wyciąć. A czym to wyciąć? No właśnie. Postanowiłem to wyciąć kątówką, trochę na kamikadze, bo bez osłony jest bardzo niebezpiecznie, ale tylko to troszkę natłem i zrezygnowałem z tego, bo jest to niewygodne i niebezpieczne, tak bym powiedziałem.
Troszkę naciąłem, ale położyłem. Raczej tego nie proponuję. Odradzam takie metody, jeśli chodzi o to, bo to niebezpieczne. Próbowałem też to dłutem wydłubać. Gorzej się robi, dopiero gdy jest nacięte i wycięte czymś takim. Jest to tak zwane urządzenie wielofunkcyjne. To jest taki nożyk. Jak się włącza, głośno chodzi, ale o co chodzi? To pracuje w ten sposób, że te oszcze idzie w prawo, w lewo bardzo szybkimi obrotami i działa na zasadzie jak zwykłe piłki, czyli jakby się normalnie piłowali. W ten sposób tu doszedłem i to wytyłem tym i tym najlepiej się to wycina. Tutaj jest taka lekka bania, dlatego tu gorzej mi się to wycinało, bo tu prawie na prosto wytyłem. Dalsza to jest bania, bo poprzednia firma, która robiła tu, nasza poprzednia firma, firma, która robiła hydraulikę, nie wiem czy to była firma, czy po prostu ktoś taki, co sobie dorabiał, zrobiła to w ten sposób, że po prostu to wystawało i było krzywe. Ja oczywiście rozmawiałem na temat tego z klientem, ale że tu będą szafki, klient tego nie chciał, żebym go nie poprawiał, bo tu będą szafki, tak więc jest to tak, jak to jest zrobione przez poprzednika. I przez to musiałem to wyciąć w tym miejscu. Tak ogólnie miejsca jest dość szpary, żeby to po prostu przesunąć, więc nie powinno być problemu, żeby to teraz ustawić. 2 mm mam tu gdzieś około 6 mm, tutaj trochę mniej, dlatego to wyciąłem. Jeszcze jest jedna możliwość. Zanim się bawić takimi właśnie sprzętami typu kątówka i ciąć, odradzam, lepiej to wykujcie. Podkujcie sobie to delikatnie, przycinak i pokrupcie. Jak nie macie właśnie takiego sprzętu, albo za pomocą tego wycinacie następnie reszta tutami, podubać, odkurzyć, wyczyścić i jest ok. Widzicie, mam tu ja to, jeśli chodzi o firmę, jeśli by was to interesowało. Czy polecam ten sprzęt, czy nie polecam? Powiem tak, mam wrażenie, ogólnie lekko fajna, ale mam wrażenie, że mi się coś tu zepsuło, że jest słabsza siła tego cięcia tym. Na początku była silniejsza. Czy polecam? No, jest to chiński sprzęt. No. Działa jak na razie, ale średnia opinia na razie, mogę powiedzieć. Ale nieważne. Nie robię tu reklamy, tak jak wam powiedziałem, tylko tak do przestrogi. Ogólnie spoko, bo jest regulacja obrotu, jak wam powiedziałem. Działa na razie, więc na razie jestem zadowolony, tak powiedzmy. Nie do końca, ale ogólnie zadowolony. Tak więc, jak powiedziałem, ustawcie sobie to zawsze, sprawdźcie do pewności. I teraz tak. Następnie, teraz to wyciągnę klinki i będę przesuwał. Nie będę wam tego pokazywał, bo to po co, wiecie o co chodzi. Co jeszcze wam chciałem powiedzieć ważnego? To, że gdy tu docinacie te kawałki, patrzcie w którą stronę idą właśnie te uskoki, że one idą w ten sposób, żeby wam się nie pomyliło czasem, jak tu sobie odmierzycie, żebyście nie robili uskoków w przeciwną stronę, bo wam to nie wyjdzie wtedy. Musicie na to zwracać uwagę. Dobra, tak więc ogarnę te graty i przesuwam to i zobaczymy, jak to się spasuje. Tak więc ustawiłem to sobie, jednak postanowiłem wam pokazać, w jaki sposób to dopijam, żeby później nie było, że nie pokazuję tego dokładnie. Czyli tak, młotek stalowy, metalową tą podbitkę taką, którą pokazywałem wcześniej, podkładkę, jedną nogą wstaję tutaj, drugą nogą na właśnie tą metalową podkładkę. Opierając się o ten, tutaj to dociskam i młotkiem tym po prostu dobijam. Teraz nie będę dobijał, ponieważ mam to ustawione. Jeśli ktoś jest niskiego wzrostu, ja sobie jeden czy dwa rzędy zrobię mniej, bo później będzie ciężko. Ja mam 1,80 m i do mnie to jest tak akurat. Panel ma gdzieś 21,5 m. I teraz, żebyście widzieli, to wam to pokazuję już. Chyba widać, sekunda. Chyba widać, że teraz jest równo. Oczywiście tutaj też wszystko musi być bez większej szpary. Tutaj również. Teraz co zrobię? Dołożę tutaj panel, nie będę go tam mocował na tym łączeniu, tylko tutaj, żeby go wyprostować. Tutaj kolejny,
Jeszcze jeden, żeby sprawdzić, czy się to ładnie pokryje, czy będzie jakiś problem. Ale powiem wam tak, no w zasadzie od linii, którą zaznaczyłem, tu praktycznie jest idealnie, może niecały milimetr poszedł, a tutaj może 2 mm tak uciekło. Więc praktycznie wszystko było wyciszone prawie idealnie. Dlatego też wam zawsze mówię, lepiej sobie zawsze to sprawdzić do pewności, bo nigdy od takiej łaty czy coś markerem robiąc nie zrobić tak perfekcyjnie idealnie. Bo sam marker ze 3 mm robi kreskę, więc to jest właśnie ten błąd pomyłki. Ja tu trochę źle to ująłem. Taki ogólny błąd cały, który może być właśnie tym spowodowany. Więc tak, jeszcze wam to pokażę, żeby później właśnie nie było. Biorę, tak jak wam powiedziałem, tutaj tylko na łączeniu. Coś mi tu nie pasuje. Teraz. Dobra, tu mamy jedną, czyli już mamy wyrównane. Teraz tutaj drugie, drugą i trzecią. Jeszcze do pewności. Nie zapinam tego na to, bo nie chcę, żeby te pióra się ułamały. Chodzi ogólnie, czy w miarę łatwo, albo w sumie przypasujemy to, ale widać, że jest ok. Tutaj widać, że jest ok, nic tu nie uciekło. Jeszcze do pewności tutaj sprawdzę. Tu to uciekło teraz tak, bo jak widzicie, ono sprężynuje. Jakby jak to dobijemy tą właśnie odpadkiem panelu, to wtedy właśnie nie powinno to tak robić. Dlatego wam mówię, lepiej warto zawsze to sobie jeszcze dobić. O! Widzicie, wszystko pasuje, więc nie powinno być żadnego problemu. Tak więc teraz w ten sposób, jak to mamy zrobione. Też właśnie, jak widzicie, tu mamy przypadek wadliwego panela. Dlatego nigdy nie kupujcie paneli na styk. Bo może być takich paneli z paczka, dwie paczki. Ja już wyciągnę choć 10 paneli, a zrobiłem jeden pokój, kawałek przedpokoju i kuchnię. Do połowy w zasadzie. A gdzie reszta? Tak więc klinujemy też raz. To wyrzucamy stąd. W sumie już tego nie będę wam teraz pokazywał, bo to szkoda czasu. Tak więc klinujemy też raz, tak jak poprzednio. Możemy zdemontować i jechać kolejny rząd i już teraz wszystko powinno pasować bez problemu. Więc to na razie tyle. Później wam jeszcze pokażę efekt końcowy. Więc działam dalej. Tutaj jeszcze wam pokażę, czy jest wystarczająco szczeliny. Że to co wyduwałem, to tak akurat nie jest nic na styk. Więc jest ok. Jakby ktoś zrobił tutaj trochę więcej, czyli tak jak mówiłem, te 8 mm, to by nie musiał tego właśnie docinać tym sprzętem, tak jak to gotówką, czy tą maszyną, tym urządzeniem wielofunkcyjnym. Ale sobie po prostu nie spojrzałem akurat tutaj, bo tu miałem, ale tutaj po prostu tak to zostawiłem. Ale to nic nie szkodzi. Wyszliśmy z tego, tak więc klinujemy i działamy dalej. Tak teraz w międzyczasie mi się przypomniało, wyszło coś takiego, co wam chcę jeszcze doradzić. Teraz to wszystko zdemontowałem, tą resztę. Mam to dopasowane już względem tego, teraz to przymierzyłem. I teraz wkładamy kolejny rząd. Ważna rzecz, która według mnie jest dobrym pomysłem, to przy teraz wkładaniu paneli i dobijaniu je, nie stajemy z tej strony, ale staniemy na panel. Po to, żeby ciężarem ciała obciążyć te panele, żeby się wam nie przesuwały. Czyli standardowo wkładamy panel do tego normalnie. Tak, jedną dolną teraz tego nie zrobię. No ale wiecie, o co chodzi.
Gdy będę teraz za pomocą tego dobijał tutaj z tej strony, po prostu stoję na tych panelach, to są już gotowe, żeby to dodatkowo obciążyć. To wam chciałem dodatkowo teraz to powiedzieć. I tak później będziecie stać na samym końcu, tu na panelach, bo inaczej tam nie włożycie w samym rogu. Więc w taki sposób teraz to układamy i na pewno wam się to wtedy nie przesunie już. Tak więc działa. Pokażę wam, w jaki sposób właśnie to robiłem. Bo raz pokazywałem wam na filmiku jednym. Akurat się tak trafiło, że strasznie opornie to szło. Teraz wam pokażę właśnie, że to całkiem normalnie idzie. A wtedy tak była tylko jedna sytuacja. Wkładamy, wbijamy, widzicie, już prawie siedzi. Teraz tylko wezmę to, do pewności jeszcze lekko dobiję. Przy dobijaniu automatycznie samo to wskoczy. Nie trzeba wtedy kupać. No i już siedzi, ale jeszcze sobie. Jest. I w ten sposób to dobijamy. A więc tak, udało się wszystko zrobić, mamy to, czyli metodę, którą zastosowałem, się sprawdziła. Jak widzicie, wszystko się połączyło ładnie. Tutaj sobie pozwoliłem na to, żeby dołożyć jeszcze jeden rząd paneli, żeby była pewność po prostu, że to się ładnie tu wszystko zlicuje. Jak widzicie, tak to wyszło, na gotowo. Myślę, że efekt jest zadowalający tego łączenia. Tak jak wam mówiłem, łączenie na 1/3, czyli schodkowo, widzicie, idzie wszystko tak jak to powinno iść. Myślę, że to widać. Jak widzicie, jest wszystko na zero. Tak samo tutaj, już nie wiem jak to pokazać. Tutaj to samo idzie. Tutaj to idzie. Tak samo. Tutaj również, jak widzicie, wszystko. Tutaj następny rząd, tak więc tutaj następny. Tak więc odmierzone wszystko, tak jak pokazałem, wszystko spasowało i w taki sposób to powinno być wykonane. Tutaj jeszcze wam pokażę, czy wszystko ładnie zlicowało. Nie wiem, czy będzie widać, bo dosyć ciemno tu jest. Jak widzicie, nie ma żadnej szpary, tu, żeby coś tu jakoś podstawało. No, więc w taki sposób to się wykonuje. Jak wam pomogłem, poradnik i filmik się wam przydał, dawajcie lajki, subskrybujcie, komentujcie, a będziecie na bieżąco z tymi filmikami. Jeszcze będę pokazywał odwrotność połączenia z tamtym pokojem. Tutaj łączyliśmy ten rząd jakby od góry z panelami, a tam będzie jakby na odwrót, czyli będziemy od góry jechać i będziemy z boku łączyć. Ale to będzie osobny w ogóle filmik. Tak więc ten filmik już zakończymy na tym etapie, bo to chciałem tutaj pokazać. Resztę sobie pojadę, ale to już jest niepotrzebne do filmowania. Tak więc jeszcze raz, jak wam się podobało, dawajcie łapkę. Jak macie jakiś inny sposób na zrobienie czegoś takiego, napiszcie w komentarzu albo zróbcie filmik, pokażcie. Ja robię to akurat w ten sposób, to jest mój pomysł na to. Nigdy tego nie podejrzałem, po prostu sam to wymyśliłem. Może i są lepsze metody, może i gorsze, ale w każdym razie liczy się efekt taki, żeby to wszystko ładnie pasowało i było zgodne. Tak więc do zobaczenia, do następnego filmiku. Łapka, suba, a będę nagrywał dalej. Będziemy to motywować. Tak więc do zobaczenia.